Wiem, że wydaje się, że wyjazd do Legionowa to tylko formalność. W Głogowie wygraliście z Legionowem 3 bramkami bodajże. Tak, ale mecz meczowi nie jest równy, poza tym jedziemy dość mocno osłabieni do Legionowa, bez 3 podstawowych obrońców, można powiedzieć, którzy grają w strefie centralnej boiska, czyli bez Bartka Witkowskiego, bez Dominika Włócińczaka i bez Antona Prokopeni. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie dla nas, ponieważ troszeczkę mamy problemów zdrowotnych w tym tygodniu i będzie to na pewno bardzo trudny mecz dla nas. Antek to też osłabienie w ataku. No na pewno, Antek jest jedną z postaci, które w tej chwili, jednym z rozgrywających, którzy mają dość duży wpływ na grę naszą w ataku pozycyjnym. Poza tym brakować będzie też w obronie, a wychodzę z założenia, że od obrony wszystko się bierze i zaczyna, bo grając dobrze w obronie i skutecznie można wyprowadzić atak szybki, z których są łatwe bramki do zdobycia. A grając trochę słabiej w obronie, no będzie nam ciężko wyprowadzić te kontry. Ale mam nadzieję, że zawodnicy, którzy są zdrowi i w pełni sił, dadzą radę i będą, pokażą, że są wartościowymi zawodnikami i dadzą z siebie 100%. Zostańmy na chwilę przy tych zawodnikach. Oni będą gotowi na mecz z Kwidzynem? Myślę, że to pytanie nie do mnie, tylko do sztabu medycznego. Czy te kontuzje co masz na tyle poważne, że to tyle czasu potrwa? No Bartek Witkowski na pewno nie będzie gotowy, bo tam ma dość poważną tą kontuzję. Anton zobaczymy, chociaż na razie nie ma żadnej poprawy. Pomimo tego, że ten tydzień zupełnie odpuściliśmy zajęcia z piłką. No a Dominik Włócińczak, ciężko mi powiedzieć, na razie też tą nogę prawdopodobnie jeszcze też go nie będzie na Kwidzyń, bo ma mieć 2 tygodnie w ogóle też przerwy od w ogóle jakiegoś ruchu, obciążenia tej nogi, także myślę, że będzie ciężko. To wasza sytuacja w tabeli Superligi wygląda bardzo fajnie po ostatniej wygranej. Zwycięstwo z KPR-em jeszcze by ją poprawiło. Każde zwycięstwo poprawia naszą sytuację w tabeli. Na pewno sytuacja jest bardzo dobra, ale chcielibyśmy walczyć w każdym meczu na 100% swoich możliwości i umiejętności. Liga kończy się, faza zasadnicza ligi kończy się dopiero po rozegraniu jeszcze 8 kolejek, czyli jest jeszcze dosyć dużo tych meczy i jeszcze sporo punktów do zdobycia albo do stracenia. Także tutaj na pewno to, co mamy do tej pory, ok, ale chcielibyśmy mieć jeszcze więcej.